Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 13 czerwca 2024 roku. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytanie bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla was na ten konkretny dzień, na ten konkretny czas. No i 100 lat, sto lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani. Niech wam się darzy, życzę Wam wszystkiego. Wszystkiego. Co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Wisielec. Mhm. Dobrze, kochani. Wisielec jest e, bardzo. Ważną kartą. Czasami może mówić o zastoju, czasami może mówić o, o jakichś opóźnieniach, więc dzisiaj bądźcie na to gotowi, że coś nie wyjdzie zgodnie z planem, że coś może zostać opóźnione, że coś może zostać przełożone na inny dzień, na inny czas, na inny moment, że możecie... Mm, Otrzymać jakąś taką odpowiedź odmowną od kogoś, ale nie na zasadzie nie nigdy, tylko nie teraz, nie w tej sytuacji, nie w tej chwili. I powiem Wam tak, że Wisielec uczy nas niezwykłej cierpliwości i akceptacji też tego, co się dzieje. Nie zawsze musimy walić głową w mur, nie zawsze musimy przebijać się przez pewne blokady i nie zawsze musimy walczyć o to, żeby coś było już teraz i wychodziło tak, jak tego chcemy. Czasami trzeba po prostu przystanąć i odpuścić, zaakceptować fakt, że coś nie jest na, raz, na razie dla nas dostępne albo, że mm, właśnie nie możemy się przez coś przebić albo, że ktoś nam odmawia czegoś, albo, że po prostu jest jakieś opóźnienie zwykłe opóźnienie, tak jak często nie wiem jak wy, ale ja jadąc do pracy przyjeżdżam przez tory kolejowe i czasami jest tak, że ten przejazd jest zamknięty i czasami trzeba czekać naprawdę długo żeby żeby ten pociąg przyjechał i żeby ta przestrzeń się znowu otworzyła na to, żeby, żeby ruszyć na i to jest to, kochani, na pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu, ale poprzez Wisielca, poprzez takie opóźnienia, poprzez jakieś odmowy, poprzez jakąś stagnację, yy, wszechświat też chce nam dać znać, dać znać, żebyśmy spojrzeli na coś z innej perspektywy, żebyśmy zatrzymali się i dostrzegli to, czego nie widzimy idąc w pośpiechu biegnąc śpiesząc się wiecznie wisielec jest bardzo ważną energią jest energią iluminacji oświecenia dostrzeżenia czegoś w zupełnie innym świetle dostrzeżenia czegoś ważnego jakiegoś potencjału to jest to kochani dostrzeżenie nowych pomysłów nowych idei dostrzeżenie rozwiązań dostrzeżenie innych możliwości dostrzeżenie prawdy kochani to jest to to jest właśnie to. Z wisielcem, kochani, ogólnie, jeżeli to nie będą jakieś zewnętrzne warunki, my dzisiaj możemy mieć taką, takie okresy zawieszeń, może będziemy myśleć o czymś innym, może niekoniecznie będzie nam się chciało dzisiaj pracować i ogólnie będziemy tacy trochę niedostępni dla ludzi. Możemy poczuć, że chcemy się walienować, możemy poczuć, że chcemy... Pomyśleć nad czymś, przeanalizować coś ważnego, pomedytować nad czymś ważnym. I jeżeli, kochani, coś takiego do nas przyjdzie, to warto za tym pójść. Warto za tym pójść, ponieważ możemy uświadomić sobie bardzo ważne prawdy dotyczące sytuacji, nad którymi kontemplujemy. Możemy zobaczyć to, co nas ogranicza, możemy zobaczyć to, co nas blokuje. Możemy zobaczyć jakiś naprawdę duży potencjał w tym wszystkim, możemy zobaczyć. Em, co warto zakończyć w swoim życiu, a co rozpocząć na nowo. Możemy zobaczyć, co zrzucić trzeba ze swoich pleców, żeby podążać przez życie z większą lekkością dla części z was ten wisielec może oznaczyć jakąś regenerację, odpoczynek, część z was może wziąć jakiś urlop, część z was może jakieś L4 i to też będzie bardzo ważny czas. Często jest tak, kochani, że gonimy, 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 a wszechświat wysyła nas na L4. Po co? No właśnie po to, żeby zwolnić. Żeby po prostu zwolnić i żeby dostrzec coś, czego nie widzimy. Tak? Więc tutaj przyjmujcie wszystko, przy, przy, przyjmujcie wszystko z otwartymi rękami. Wiecie, co tak e, teraz pomyślałam sobie o tym wisielcu i o tych moich torach kolejowych. E, kiedyś czytałam artykuł, kiedyś Wam to chyba mówiłam na któryś może karcie na dzień dobry czy coś, że wszelkie opóźnienia są naprawdę e, nam przeznaczone. Czasami się wkurzamy, że nie zdążamy do pracy, że spóźniamy się na coś ważnego, że lubimy być punktualni, e, ale czytałam kiedyś taki naprawdę mega. Piękny artykuł a propos ataku na World Trade Center yy, i o osobach, które przeżyły dzięki temu, że się spóźniły, że zapomniały kluczy z domu, że zatrzymały je właśnie przejazd kolejowy, że yy, była jakaś niesamowita kolejka po, po kawę, po cokolwiek innego, tak? Że wydarzyło się coś, co z pozoru było. Zahamowaniem, zatrzymaniem, a jednak uratowało im życie. Także, kochani, czasami spójrzcie na coś takiego. Ja właśnie często stojąc na tych torach kolejowych, na tym przejeździe kolejowym, że tak powiem, właśnie przypominam sobie tę sytuację i wtedy z większą akceptacją czekam, aż ten pociąg przejedzie i że tak powiem, z większym spokojem przyjmuję ten chwilowy postój, po to, żeby posłuchać muzyki, po to, żeby kontemplować nad czymś. Także tutaj jeszcze tym chciałam się z wami podzielić. Dobra, słoneczka moje, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o jakieś zawodowe aspekty, właśnie wisielec może oznaczać właśnie jakiś zastój. Czekacie na jakieś dokumenty, mogą się opóźnić. Czekacie na jakąś odpowiedź od kogoś, ktoś może potrzebować więcej czasu, żeby coś przemyśleć. Dla części z Was może to być jak najbardziej odpowiedź um, odmowna, ale tak jak już wspomniałam, że nie, nie. Forever and ever, tylko nie na teraz, nie na tą chwilę. Ktoś może wam odmówić czegoś na ten konkretny moment, że to nie jest odpowiedni czas na wprowadzenie czegoś, zrobienie czegoś, współpracę czy, czy cokolwiek, cokolwiek innego. I tu jest ważne też, żeby się nie zniechęcać, żeby cierpliwie poczekać, a w tym czasie przyjrzeć się pewnym aspektom. Może warto coś udoskonalić w tym czasie, może warto spojrzeć właśnie na coś z innej perspektywy, po to, żeby dostrzec to, czego nie widzimy normalnie. Wisielec, kochani, jest też kartą takiej iluminacji, oświecenia, bym powiedziała. Więc dzisiaj, naprawdę w takich momentach zawieszenia, jak ja to powiedziałam, albo właśnie takiego opóźnienia, oczekiwania, możemy uświadomić sobie ważną prawdę dotyczącą nas samych, dotyczącą naszych projektów, naszej pracy, naszej współpracy z innymi ludźmi. I to mogą być, kochani, takie iluminacje, które będą bardzo ważne dla naszej przysz przyszłości. To może być od pomysłu na przyszłość, a to może być od jakiegoś, jakiejś super idei, którą będziecie chcieli Wprowadzić albo którą będziecie chcieli udoskonalić, po zakończenie czegoś, co faktycznie stwierdzicie, kurde, męczę się tu tyle lat i nic z tego nie mam, i w ogóle nie lubię swojej pracy, nie lubię swojego otoczenia i dlaczego ja tu jestem, tak? Także to mogą być naprawdę głębokie wglądy i warto dać im po prostu przyjść i przyjąć je do swojego serca i zaakceptować je, bo one mogą być takim, naprawdę taką przestrzenią, w której. Um, Uświadomimy sobie ważne aspekty i wprowadzimy naprawdę ważne zmiany do swojego życia. Więc, kochani, em, warto. E, ogólnie w pracy możemy się dzisiaj trochę nudzić. E, może okazać się, że wszystkie obowiązki zostały zrobione i za dużo nie mamy dzisiaj do roboty. Ale, tak jak powiedziałam, to warto ten czas po prostu przeznaczyć na jakąś kontemplację, em, dostrzeżenie czegoś. E, może, kochani, właśnie e, pogłębienie relacji z, z innymi, z samym sobą, z. Z jakimiś projektami, nad którymi pracujemy. Kochani, jeśli szukacie pracy z wisielcem, wisielec mówi jeszcze nie. Czyli dzisiaj raczej nie będzie jakiejś specjalnej oferty. Dzisiaj możecie nie otrzymać odpowiedzi tam, gdzie wysyłaliście cyfałki, i dzisiaj na przykład jakieś spotkanie rekrutacyjne może zostać odwołane, ale tak jak powiedziałam, to jest jeszcze nie. Bądźcie cierpliwi, coś zbliża Waszą stronę. Ale to też jest, kochani, dobry czas, żeby zastanowić się, gdzie wysyłacie te gdzie Szukacie tej pracy? Może warto by było zrobić coś inaczej? Może warto by było spróbować czegoś innego? E, więc tutaj też pokontemplujcie troszeczkę nad tym, e, nad tym tematem. Kochani, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, wisielec też oznacza jakieś zastoje. Jeżeli na przykład jesteście w związku na odległość i mieliście się dzisiaj spotkać, miał mąż, żona, partner, partnerka przyjechać, czy ktokolwiek inny, może to zostać odwołane, opóźnione. Jeżeli mieliście iść na jakąś randkę, może zostać to opóźnione. Jeżeli mieliście jakieś spotkanie umówione w sprawie podpisania umowy o mieszkanie, kupna lodówki nowej do domu, czy czegokolwiek innego, to może zostać opóźnione albo przełożone właśnie na zupełnie inny dzień. I tak jest ok. Zaakceptujcie ten fakt, nie wszystko musi być na już. To, co powiedziałam wcześniej, to jest dobry czas, żeby przemyśleć pewne sprawy i być może zmienić zdanie, albo coś udoskonalić, albo po prostu zająć się sobą. Kochani, z wisielcem też tak patrzę, jeśli bardziej pod emocjonalną, od emocjonalnej strony, kochani, mogą być jakieś ciche dni między wami, może doszło do jakiejś kłótni, może doszło do jakiegoś sporu, może coś wam nie pasuje i to jest czas taki dla siebie po prostu, żeby skupić się na sobie, na swoich potrzebach, skupić się na tym, um, czego my szukamy w związku, jak to powiedzieć partnerowi itd., itd. Także tutaj, kochani, zwracamy się ku sobie. Możemy mieć ogólnie taką potrzebę troszeczkę izolacji od partnera, partnerki, spędzenia trochę czasu w samotności i to też jest ok. Może wydarzyło się coś trudnego, co spowodowało, że, kochani, będziecie potrzebowali tego czasu dla siebie i to też jest ok. Część z Was um, naprawdę w tym czasie takiego samotnego spędzania czasu Czasu, ale też wspólnego, jak najbardziej. Może otrzymać jakieś różne ważne iluminacje, i te iluminacje będą dotyczyć zarówno wspólnego waszego życia, jak i waszego indywidualnego życia. Część z was może uświadomić sobie, że jest gotowa na wejście dalej w ten związek, a część z was może sobie uświadomić, że już nie chce tego związku. Część z was może uświadomić sobie, że chce się gdzieś przeprowadzić albo wyjechać w jakąś ważną podróż, a część z was może pomyśleć o dzieciach, część z was może dostrzec jakieś swoje schematy, które uzewnętrznia na partnera albo jakieś Jakieś problemy, obawy, i możecie sobie to przeredegować w środku, w sobie, jak zrobić tak, żeby już tego nie było, żeby mogło żyć wam się lepiej. Więc, kochani, dzisiaj naprawdę ważne wglądy i ważne ważne sprawy mogą wam zostać uświadomione. Więc przyjmijcie tą prawdę, przyjmijcie to na klatę, bo to jest dobry czas, żeby być może zrobić coś inaczej, albo żeby pójść zupełnie właśnie jakąś nową ścieżką. Jeżeli chodzi o moich singli, moi singli, oprócz tej iluminacji, o której teraz powiedziałam, dotyczącej Was, Waszego życia, pracy, eksów, eksowych i tak dalej, za dużo się nie będzie działo. Z Wisielcem karty mówią jeszcze nie. Więc dzisiaj jakichś um, spotkań, randek nie przewiduje, kochani. Ale Wisielec jest właśnie tą kartą, mówiąc, że coś się zbliża, coś jest na horyzoncie, ale może są jeszcze pewne aspekty, które musisz uporządkować w swoim życiu, żeby ta bratnia dusza mogła do ciebie przyjść. Do dla części z Was wisielec może oznaczyć, że jest ktoś w Waszym zosięgu, kogo nie dostrzegacie. Może być tak, kochani, że uważacie, że jest zastój, że nikt się Wami nie interesuje, że nie ma nikogo potencjalnie fajnego na horyzoncie, że tak powiem, a może się mylicie, może nie dostrzegacie tej osoby. I dzisiaj jest dobry dzień też, żeby przyjrzeć się swoim, swoim znajomym, osobom, z którymi współpracujecie, bo możecie dostrzec coś, czego nie widzieliście wcześniej. Więc, kochani, bardzo ważny czas. Wisielec dla mnie, kochani, nie jest jakąś Spektakularną energią, która e, wiecie, poburza ciało, umysł, że się zaczyna dziać i w ogóle szał, pał, nie wiadomo co jeszcze, ale jest piękną energią, właśnie tego zatrzymania się. I dostrzeżenia prawdy. Więc pozwólmy sobie dzisiaj na to zatrzymanie i dostrzeżenie tej prawdy, uświadomienie sobie pewnych ważnych aspektów w naszym życiu, ponieważ, kochani, coś nowego zbliża się u nas, do nas jak najbardziej. Nowa droga, nowy pomysł, nowa inspiracja, nowy związek, coś, coś, kochani, niesamowitego. Ale to jest chwilowo zablokowane, bo widzicie, musicie pokontemplować nad jakimiś sprawami. Z tą dziesiątką buław może coś jeszcze nie do końca jest zakończone, może dźwigacie za duży ciężar na sobie. Ta dziesiątka była w nas prześladuje od kilku dni, ale tak jak mówię, może coś tu jeszcze jest, co wymaga ostatecznego zakończenia. Pozwólcie sobie na odpoczynek, pozwólcie sobie na spokój. Może właśnie macie za dużo z tych spraw na głowie i warto dzisiaj odłożyć te sprawy, żeby po prostu wyspać się, zdrzemnąć, pomedytować, spędzić czas w samotności gdzieś na łonie natury. Bo czuję, kochani, bo tutaj mamy tego diabła na spodzie, że coś jest coś, co was ogranicza, albo ktoś, kto was ogranicza. Może są jakieś wasze schematy, które warto uwolnić. Yy, idźcie za głosem serca. Ono będzie tutaj naprawdę. Niezwykle ważne, idźcie za głosem intuicji, ponieważ tam dokąd zmierzacie, jest sukces, jest zwycięstwo, jest bycie w centrum. Ale właśnie to jest to, kochani, że tutaj czegoś jeszcze nie dostrzegacie, co blokuje was przed pójściem naprzód jakiś rodzaj sprawiedliwości, czegoś ważnego. Dobra, rozkręciłam się z tymi kartami na spodzie, ale wiecie o co chodzi. Także, także piękna energia na dzień dzisiejszy. Tego wam życzę, kochani, właśnie tych wglądów, tej iluminacji, tej jasności, tej klarowności i tej cierpliwości i uświadomienia sobie, że czasami takie rzeczy po prostu się dzieją i przyjęcia ich z pełną akceptacją i otwartością. Wszystkiego dobrego słoneczka moje pięknego dnia wam życzę. No i widzimy się oczywiście za niedługo. <laughs> Buziaki. Pa pa.